Siemano, cześć. Przyjechałem dzisiaj z Sebastianem na krakowskie Bonia i będziemy testować dwie deski. Siemka, w bagażniku mamy Icona i One Wheela. Jedną deskę z Chin i jedną z Ameryki. Zobaczymy, co sobą reprezentują i jak sprawdzą się w naszym teście. Dobra, do zobaczenia w terenie. Hej. Hejka. Krótkie podsumowanie naszej jazdy. Przejechaliśmy około 20 km na obu deseczkach. Bartek, co uważasz? Może najpierw Icon? Wiesz co, wydaje mi się, że Icon był całkiem spoko deską. Porównując Icona do One Wheela, na pewno można tutaj powiedzieć na korzyść One Wheela to, że Icon jest zero-jedynkowy, a to znaczy, że jest mega sztywną deską, która nie zmienia poziomów. Rider może się czuć dosłownie tak, jakby leciał na... Co chciałeś powiedzieć? Rider może się czuć, jakby stał na jakiejś linie, która nie pracuje, pod nim jest mocno napięta. Właśnie takie jest sterowanie Iconem. Nie jest to złe, niektórym osobom może się to podobać, innym nie. Natomiast ja osobiście preferuję styl jazdy, jaki daje One Wheel. Okej, rzeczywiście muszę się z tobą zgodzić. W Iconie nie mamy tłumienia naszych ruchów. Nie występuje rzeczywiście wrażenie, że ta deska jest bardzo agresywna. One Wheel działa precyzyjniej plus łagodniej, co prowadzi do tego, że można wiele sytuacji wyratować, w których w Iconie prawdopodobnie skończyłyby się glebą. Porównując jeszcze te dwie deski, warto zaznaczyć, że One Wheel ma większy silnik. Tam mamy do dyspozycji 750 W w porównaniu do 500 W w Iconie i to czuć. Czuć to zarówno na przyspieszeniu, jak i potem na prędkości maksymalnej, która no, zdecydowanie wyższa jest w One Wheelu. Z ciekawych rzeczy, które zauważyliśmy, to jest czułość sensorów jednej, jak i drugiej deski. W przypadku Icona wygląda jak mały prostokąt, na którym rzeczywiście trzeba trzymać przez cały czas tą nogę i nie pozwalać na to, żeby ani jedna lewa strona nogi bądź prawa stopy nie oderwała się od gripa. Sensor Icona działa zero-jedynkowo, czyli albo czuje stopę, albo nie. Jeżeli jej nie czuje, to się wyłącza, więc w przypadku skoków z krawężników, schodków, z jakichś większych murków wylądowanie na Iconie jest niemalże niemożliwe, gdzie One Wheel potrafi wybrać tą różnicę, kiedy stopa jest odłączona od sensora, połączyć to z żyroskopami i z czujnikiem prędkości. Zauważyłeś jakieś minusy One Wheela? Czy zauważyłem minusy One Wheela? To tak, to zależy. Czy porównujemy go tylko jako deskę do deski, no to tutaj zdecydowanie wypada lepiej. Natomiast jak go porównujemy do sprzętu, którym chcemy się poruszać po mieście,
wydaje mi się, że jednak są sprzęty, którymi łatwiej się porusza po mieście. One wheel, na przykład jak hulajnogi, są łatwiejsze w sterowaniu. One wheel na pewno daje więcej frajdy. Czuję się na nim jak na snowboardzie, więc naprawdę nie jest to jeszcze popularne na naszym rynku, więc tak jak mówimy, jak chcecie zwrócić na siebie uwagę, to na mieście to jak najbardziej polecamy taki rodzaj transportu. Nawiązując jeszcze do prędkości maksymalnej, którą osiągają deski, obie to sygnalizują. Natomiast w przypadku Icona jest to sygnał tylko i wyłącznie dźwiękowy, więc rider sam musi odchylić się do tyłu, żeby zwolnić. Deska sama nie zwolni, a próbując przyspieszać, można przekroczyć pewną granicę i położyć deskę na nosie, co kończy się bardzo bliskim spotkaniem z ziemią, co przy prędkości około 20-25 na godzinę zdecydowanie nie jest przyjemne. Jednym z minusów one wheela, które zauważyłem, jest sposób pokazania osiągnięcia maksymalnej bariery prędkościowej tego urządzenia. Zbliżając się do maksymalnej prędkości one wheela, one wheel pewnym zjawiskiem zwanym pushback pokazuje, że dojechaliśmy do limitów maksymalnej prędkości i tym musimy na to zareagować w ten sposób, że musimy zwolnić. Jeżeli nie zwolnimy, może się to zakończyć dla nas bardzo drastycznie, a mianowicie nosedive'em. Wytracamy w ciągu chwili znaczną prędkość i spadamy z deski. Deska nas po prostu wyrzuca do przodu. Najlepsi robią 3 kroki, zanim upadną twarzą na asfalt, a ci gorsi 1 albo wcale. Ja muszę się przyznać, że miałem swój crash też pierwszy na Iconie, bo wydawało mi się, że nie jadę już tych 20 km na godzinę i ciągle chciałem zwiększyć tą prędkość maksymalną. Totalnie zlekceważyłem sygnał dźwiękowy, który pokazywał mi, że to enough is enough. No i zrobiłem fikołka do przodu, tak? Na szczęście nic się nie stało. Również miałem podobną przygodę, tylko ja nie przy prędkości maksymalnej, po prostu chciałem poprawić sobie nogę i sensory stwierdziły, że jednak próbuję zatrzymać deskę, więc zgodnie z tym, co wcześniej mówiliśmy o ściąganiu nogi z sensorów, deska się zatrzymała i również poleciałem na twarz na asfalt. Dlatego zawsze warto jeździć w ochraniaczach i w kasku. Deseczka Icona jest nieco większa, ale nie jest to jakiś, nie jest to parametr, który nam tutaj wpływa na ergonomię czy na uniwersalność tej deski. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o różnicę, to jest masa. Mamy 12,5 kg, ta deseczka jest cięższa o około kilogram. I tu już rzeczywiście tą różnicę czuć w momencie, gdy chcecie wnieść deskę gdzieś do mieszkania, czy po schodach, czy wrzucić ją do samochodu, do bagażnika. Dwie deski to dają naprawdę dużo radości, pomimo tego, że zdecydowanym zwycięzcą po prostu tego porównania jest one wheel, bez dwóch zdań, to zarówno one wheel, jak i Icon dają masę fanu. Różnica między deskami jest dosyć spora, nie? Bo różnica cenowa to jest, no mamy prawie dwukrotną różnicę, 5,5 tysiąca do 9 tysięcy, więc na korzyść Icona. A zatem oceniamy one wheela na 8. Jest to świetna deska, na pewno dostałaby notę 10, gdyby nie to, że jest problem związany z producentem, czyli wszystkimi tematami gwarancyjnymi i utrudnionym kontaktem z działem obsługi klienta. Icon natomiast otrzymuje ocenę 6. Wiadomo, jest to znacznie tańsza deska, prawie połowa ceny one wheela. Niemniej jednak uważam, że sensor powinien działać troszkę w inny sposób. Zwiększyłoby to możliwości użytkowe tej deski, na przykład do skoków, trików,